Witajcie moi drodzy, to drugi dzień naszych poradników. Mam nadzieję, że podobał się wam wczorajszy odcinek. Dzisiaj czas na trochę inne medium. Za chwilę zobaczycie po czołówce. Dzisiaj zajmiemy się bardzo popularnym narzędziem komunikacyjnym, szczególnie teraz, w czasie kwarantanny, i będzie to Messenger. Jest to po prostu zwykła platforma komunikacyjna, na której możemy się porozumiewać przez internet. Można ją założyć razem z Facebookiem, ale też można posiadać konto na Messengerze osobno. Co jest potrzebne do przeprowadzenia spotkania online na Messengerze? Oczywiście telefon z dostępem do internetu. Za chwilę pokażę wam, jak to zrobić. Jak to wygląda? Możemy oczywiście tutaj rozmawiać w różny sposób. Możemy wysłać wiadomości, na przykład teraz napiszę witajcie, nagrywam odcinek, prześlijcie pozdrowienia. Oprócz tego można nagrywać również wiadomości głosowe. W ten sposób klikamy nagraj i teraz właśnie nagrywam wiadomość głosową, w której mówię o tym, jak działają wiadomości głosowe. Możemy również wysłać różnego rodzaju zdjęcia i filmy. Klikając tutaj ten obrazek właśnie koło mikrofonu, możemy robić zdjęcia. Znowu mogę sobie zrobić zdjęcie i je wysłać na konwersację. Bardzo ładnie wszystko to działa. Ale najbardziej nas interesuje dzisiaj tworzenie właśnie spotkań informacyjnych. Jak to zrobić? Na górze mamy słuchawkę i właśnie kamerkę i możemy w ten sposób zadzwonić do naszych znajomych i zrobić z nimi spotkanie. Widzimy, że będzie udostępnione wideo za 2, 3, 1 i uwaga, teraz w tym momencie przychodzi powiadomienie wszystkim uczestnikom o tym, że rozpoczynamy spotkanie. Zobaczymy, czy ktoś odbierze. I chwilę to musi potrwać, zanim się wszystkie kamerki połączą. Widzimy już Kasię i właśnie tak to wygląda, że na Messengerze możemy połączyć się aż do 8 osób i w ten sposób przeprowadzić spotkanie. O, widzimy Julkę, widzimy Anię, widzimy Alę. Może chcecie coś powiedzieć, jak to wygląda, jak wyglądają spotkania na Messengerze. No myślimy, że są naprawdę super, przede wszystkim dlatego są dobre, że możemy siebie zobaczyć w końcu. Dokładnie, a jeszcze fajna sprawa jest taka, że możemy to zrobić do 8 osób, czyli jeśli będzie nas więcej, to zaproponujemy wam w kolejnych dniach alternatywy, ale dzisiaj widzimy, że udało nam się tutaj spotkać nawet już więcej, 6 osób, Wojtek dołączył, super. Witamy Wojtka. I widzicie, w ten sposób możemy się porozumieć z naszymi uczestnikami podczas kwarantanny. Dlaczego zachęcamy? Pozdrawiam was bardzo serdecznie, dziękuję. Oczywiście możecie też dodać ludzi do rozmowy, którzy nie są na tej konwersacji. Możecie wysyłać im różnego rodzaju treści w międzyczasie. Sprawa jest o tyle fajna, że można jeszcze siebie widzieć, nie tak jak na Instagramie, że widzicie tylko prowadzących. Wymaga też zaangażowania od uczestników, żeby też chcieli do niej dołączyć, nie tylko pisać, ale też się pokazać, więc to też jest fajne. I pamiętajcie, że Messenger to nie tylko aplikacja na telefony, możemy też rozmawiać przez komputer, czyli możemy wejść w osobną kartę na Facebooku i włączyć tam Messengera i wtedy możemy używać kamerki w laptopie. Ale w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że wszyscy mają raczej telefony z kamerkami, więc w ten sposób będzie nam dużo łatwiej się komunikować, ponieważ Messenger jest dużo bardziej przystępny na telefonie. I chyba tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że się podobało. Wszelkiego rodzaju pytania możecie pisać w komentarzach na dole albo do nas w wiadomości prywatnej. Oprócz tego zachęcamy was do reagowania, do serduszek, do łapek w górę, to nas motywuje do działania. I już jutro kolejny odcinek. Także do zobaczenia, kochani, trzymajcie się.